Witam wszystkich w kolejnym odcinku naszej serii Poznaj Astrobio. Za nami już drugi odcinek, w którym wypowiadał się Kamil. A dzisiaj gościmy Anię, która już zajmuje się czymś zupełnie innym, bo jest geologiem. Więc Aniu, strasznie miło mi Ciebie gościć. Czy chciałabyś powiedzieć tak kilka zdań o sobie? Oczywiście. Nazywam się Ania Łosiak, jestem geologiem planetarnym i pracuję głównie nad kraterami uderzeniowymi, czyli co się dzieje, jeżeli asteroida przewali w jakieś inne ciało niebieskie, na przykład w naszą własną planetę, albo w Marsa, w inną asteroidę. Jest całe mnóstwo potencjalnych możliwości. I drugim tematem, którym się zajmuję, to jest powierzchnia Marsa. Czyli jakie procesy szczególnie obecnie zachodzą na powierzchni czerwonej planety? No to taki trochę można powiedzieć rozrzut, ale wszystko w kosmicznym klimacie. To ja myślę, że chciałabym zacząć od tego, jak to się stało, że z geologii trafiłaś do kosmosu, bo to nie jest taka standardowa pewnie ścieżka po swoich studiach, więc myślę, że wiele osób będzie zainteresowanych tym, jak ta twoja droga wyglądała. To znaczy ja zawsze się interesowałam i kosmosem, i geologią, w związku z czym miałam bardzo dużą nadzieję, że kiedyś uda mi się to połączyć, ale w Polsce, w czasie kiedy studiowałam w Polsce geografię fizyczną, nie było za bardzo takich możliwości. Po prostu to jest dosyć specyficzny temat, nie we wszystkich miejscach jest reprezentowany. W związku z czym dopiero gdy wyjechałam na studia magisterskie do Stanów Zjednoczonych, dzięki uprzejmości i hojności stypendium Fulbrighta, skończyłam u prowadzącego, u profesora, który zajmuje się właśnie geologią planetarną, a dokładniej meteorytami, studiowaniem meteorytów oraz właśnie powierzchni Marsa. Dzięki temu udało mi się, prawda, tak zahaczyć w tym temacie. Następnie super ważną rzeczą było dla mnie dostanie się na taki staż badawczy, 3-miesięczny, jaki był w Lunar Planetary Institute w Houston. To jest taka instytucja zależna NASA, dzięki której NASA może, będąc taką instytucją opłacaną z pieniędzy podatników amerykańskich, nadal może zatrudniać zagraniczne osoby i w pewien sposób jest administracyjny sposób radzenia sobie z problemami stworzonymi przez politykę. W każdym razie zatrudniają ludzi również z zewnątrz, spoza Stanów Zjednoczonych, na przykład mnie. I razem z zespołem naprawdę super ludzi pracowaliśmy nad badaniem powierzchni Księżyca, dokładnie przygotowywaniem takiej analizy geologicznej, która jest potrzebna przed wybraniem najlepszych miejsc na założenie albo przyszłych baz na Księżycu, albo miejsc, w których można domy, które będą potrzebne do utrzymania całej misji w przyszłości. Tak więc to jest niesamowita okazja, a co najfajniejsze, właśnie teraz trwa nabór na kolejną edycję tego typu programu, dokładnie tych dwóch programów. Są dwie opcje, na które można aplikować. Jedna jest głównie dla studentów undergraduates, czyli tak naprawdę u nas poniżej magisterki, czyli do obrony magisterskiej, i ten projekt drugi to jest dla graduate students, czyli dla osób, które są na studiach doktoranckich głównie. Ten pierwszy dla młodszych studentów może być skupiony na milionie różnych dziwnych tematów, projektów, dlatego że zwykle pracuje się tak jeden z naukowcem z NASA albo właśnie LPI. Natomiast ten projekt dla bardziej doświadczonych studentów
jest projektem, który się skupia na Księżycu, na odkrywaniu Księżyca i zwykle pracuje się w takich grupach, jeździ się na konferencje i jest super. Bardzo polecam, jeżeli ktoś będzie miał pytania na temat tego, jak zaaplikować, to bardzo proszę wpisywać pod tym filmem, to ja tutaj spróbuję pomóc. Super, to myślę, że bardzo ważna informacja dla tych, którzy też chcieliby pójść twoją drogą. I właśnie tak już kontynuując to, jak to się zaczęło, że ta twoja kosmiczna, że twoja kariera w ogóle poszła tak mocno w tą kosmiczną stronę, to ja bym się też bardzo chciała dowiedzieć, jak teraz wygląda twoja praca i co na przykład, nad czym ciekawym pracujesz, co chciałabyś na przykład znaleźć, odkryć albo udowodnić, bo myślę, że na przykład dla mnie, która z wykształcenia jest robotykiem, to ta geologia wydaje się abstrakcyjna, więc chętnie bym się dowiedziała, czego szukasz i jak mi to pomoże potem w dalszej eksploracji. No, ja bym powiedziała, że bez geologii absolutnie nie będzie robotów, dlatego dokładnie, że żeby zbudować robota, potrzeba jest całe mnóstwo różnych materiałów, z których te wszystkie takie części rzeczy, które nas otaczają, mogą być zbudowane. W związku z czym możemy o tym myśleć w ten sposób, ale też o tym, że na przykład bez dobrego poznania geologii planetarnej, na przykład Marsa, nie tylko nie będziemy wiedzieć, gdzie pojechać czy polecieć, żeby jakieś konkretne rudy zdobyć, ale też nie będziemy mogli zrozumieć, co działo się na tej planecie przez bardzo, bardzo długi czas, w jaki sposób powinniśmy rozumieć procesy, które kształtują naszą własną planetę i cały układ słoneczny, nie tylko ten nasz, ale też wszystkie inne. Można myśleć o geologii jak o po prostu takiej długofalowej fizyce, bym powiedziała, w której wszystko, czym się zajmujemy, oczywiście też czasem przebiega w bardzo krótkich okresach czasu, ale w większości musi być rozważane takich milionowych czy nawet miliardowych okresach czasu. Super, to jak takie twoje codzienne badania wyglądają? Czego teraz na przykład szukasz albo co próbujesz udowodnić? Albo obecnie zajmuję się badaniem fragmentów zwłok organizmów ukatrupionych, a następnie upieczonych żywcem przez asteroidę. Więc to brzmi wspaniale, musisz o tym opowiedzieć więcej. Więc to jest taka jakby astrobiologia do drugiej strony, od tej strony śmiertelności, bo większość naszych kolegów z grupy astrobiologicznej zajmuje się głównie tym, jak tutaj życie powstało, jak się rozwijało. Natomiast ja się zajmuję głównie tym, jak niektóre życia mogą być ukatrupione w wyniku właśnie takiej kosmicznej katastrofy. Więc co się dzieje? Wszyscy wiemy, że dinozaury zostały wykończone właśnie przez asteroidę. Jak to wyglądało? 65,5 miliarda lat temu asteroida o średnicy, jakieś 10 kilometrów średnicy, uderzyła w to, co dzisiaj nazywamy Półwyspem Yucatan. Zrobił się nie tylko gigantyczny, ma mniej więcej 180 kilometrów średnicy, czyli byłby spokojnie widoczny z orbity, gdyby nie to, że jest pokryty dosyć grubą warstwą skał, ale również powstała ogromna fala tsunami, która zmyła wszystkie te dinozaury, które miały nieszczęście przebywać akurat na plaży. Dodatkowo cały obszar tej takiej Ameryki, dzisiaj Ameryki Środkowej, kawałka południowej części Ameryki Północnej, północnej części Ameryki Południowej, został dosłownie upieczony w takim gigantycznym wybuchu, który wyglądał trochę z dala jak taki super gigantyczny wybuch broni atomowej.
A w związku z czym nie był to najlepszy dzień dla dinozaurów, szczególnie, że po nie najlepszym dniu nastąpiły jeszcze gorsze momenty, kiedy z nieba spadał deszcz super kwaśny, który po prostu rozpuszczał te biedne stworzenia żywcem prawie. Do tego większość roślin niezbyt dobrze rosła, dlatego że było ciemno z uwagi na ilość pyłu wtłoczonej w atmosferę. Więc dinozaury wykończyły, zostały wykończone przez asteroidy, ale z drugiej strony hura dla nas, dlatego że zrobiło to miejsce właśnie ssakom, dzięki czemu mogliśmy się, prawda, tutaj rozplenić i w końcu doprowadziło to do stworzenia również ludzi. W związku z czym musimy pamiętać, że to, co jest niedobre dla takich dinozaurów, było super fajne dla nas. Ja się zajmuję zwykle takimi trochę mniejszymi kraterami, a dokładniej dużo mniejszymi kraterami, które mają powiedzmy na przykład około 100 metrów. Jednym z takich kraterów jest nasz własny polski patriotyczny krater Morasco, który znajduje się w samym Poznaniu. Można tam dojechać autobusem miejskim po prostu i zobaczyć jedyne miejsce w Polsce, gdzie wiemy na pewno, że taka właśnie asteroida, kosmiczna katastrofa miała miejsce. Krater, jest to zespół kraterów, największy z nich ma 100 metrów. Meteoryty, czyli fragmenty tego impaktora, który zrobił te dziurki. I nadal można zobaczyć tam malutkie fragmenty takich właśnie organizmów, które zostały ukatrupione w trakcie tworzenia tego krateru. Można znaleźć ich ciała, które są zasypane przez materiał, który został wyrzucony z tego krateru i położony zaraz obok. I właśnie tam poszukuję i jestem w stanie znaleźć właśnie takie fragmenty upieczonych drzew, które mogą mi powiedzieć nie tylko o kiedy dokładnie powstał taki krater, ale też mogą poinformować nas, w jakich dokładnie warunkach co dokładnie nam groziłoby, gdyby coś podobnego wydarzyło się na przykład obecnie. Czyli na przykład jak dalekiej, z jak dużego obszaru powinniśmy ewakuować ludzi, jeżeli wiedzieli, że coś podobnego do Morasco miałoby się wydarzyć na przykład jutro, bo nie jest to wcale wykluczone. O ile te wszystkie automatyczne czy półautomatyczne systemy poszukiwania asteroid, które krążą w przestrzeni kosmicznej dookoła, czy blisko Ziemi, czyli Near Earth Asteroids, o ile te większe ciała niebieskie, które potencjalnie mogłyby wykończyć nas tak jak dinozaury, są mniej więcej pod kontrolą, mniej więcej wiemy, gdzie one wszystkie są, wiemy, że żadna z nich w najbliższej przyszłości nie zamierza się z nami zderzyć. O ile te malutkie kawałki kosmicznych skał, czyli na przykład takie mające 20 metrów średnicy, 50 metrów średnicy, to jest naprawdę trudno, żeby zobaczyć je na taką drobinkę skały na tle nieba. W związku z czym powinniśmy się spodziewać, że w każdej chwili może się coś podobnego nam wydarzyć do tego, co wydarzyło się w 2013 roku pod Czelabińskiem. Przypominam, w 2013 roku na około 9 rano nad rosyjskim miastem Czelabińsk eksplodowała asteroida. Ona zaledwie 20 metrów średnicy, czyli no taka ciężarówka średniej wielkości, powiedzmy, mniej więcej. Drobina, kosmiczna drobina. Ale ponieważ eksplodowała nad miastem, wpędziła w poważne kłopoty zdrowotne, łącznie z prawie śmiercią, 1500 osób. 1500 osób zostało bardzo poważnie uszkodzone w wyniku tego właśnie zderzenia. Tak więc jeżeli kiedykolwiek zobaczymy jakiś jasny,
jasne coś, co znienacka pojawia się na niebie, to proszę nie podchodzić do okna, nie iść do światła. Trzeba być jak najdalej od okna, jak najdalej od światła, dlatego że najbardziej niebezpieczne w tego typu malutkich asteroidkach, zderzeniami w takich malutkich asteroidek, jest to, że fala szokowa, która przechodzi przez atmosferę, czyli taki w gigantycznym przybliżeniu super szybki wiatr, powoduje jednoczesny wybuch wszystkich szyb w okolicy, które po prostu jak takie szklane sztylety wbijają się w ludzi i ich kaleczą. Tak więc to jest ten taki najmniej niebezpieczny scenariusz. Jeżeli mamy coś większego, jak na przykład to, co przytrafiło się w Morasku 5000 lat temu, to rezultaty mogą być jeszcze mniej wesołe. Czyli generalnie, jak zobaczymy dużą kulę światła, to nie myślimy, że to Superman, tylko raczej uciekamy, jeżeli nie chcemy podzielić losu dinozaurów. A jak widać, jest to możliwe nawet w dzisiejszych czasach, więc myślę, że to jest bardzo ważna lekcja z dzisiejszego dnia. Tak, niezwykle praktyczna strona geologii planetarnej. Także jak ktoś się zastanawiał, po co geolodzy badają to wszystko, to właśnie po to, żeby nie podzielić losu dinozaurów. Więc myślę, że to jest super. Ale tak, to teraz tak... Pamiętajmy, że dinozaury nie miały swojej własnej agencji kosmicznej, ani, o ile wiemy, geologów planetarnych. I to był błąd. Szyb też nie mieli, a jak widać nie skończyło się to dobrze. Więc myślę, że bardzo ciekawe spostrzeżenie. Ale mnie też ciekawi, jak z wszystkich rzeczy, które spadają na Ziemię, trafiłaś też na Marsa, bo to tak jednak Mars jednak w stronę Ziemi się jeszcze nie wybiera. Więc co sprawiło właśnie, że zainteresowałaś się Marsem i czym się zajmujesz związanego właśnie związanym z czerwoną planetą? To znaczy, tak jak mówiłam, mój promotor mojej magisterki ze Stanów Zjednoczonych zajmował się między innymi wietrzeniem na Marsie i tym, co możemy się na jego temat dowiedzieć dzięki studiowaniu meteorytów z Marsa, ale nie tylko. Więc w ten sposób się zahaczyłam w tym temacie i również od tego czasu drążę ten temat marsjański. Tym, czym się zajmuję, to są głównie procesy, współczesne procesy geologiczne, jakie mogą nam zachodzić na Marsie, głównie te związane z lodem i tym, co się wydarza na północnej czapie lodowej i na północnych równinach Marsa. Obecnie mam dwóch super studentów, z którymi współpracuję, mapując te obszary, ale zawsze jest miejsce na kolejnego ochotnika. Jeżeli ktoś będzie chciał się zająć Marsem właśnie, to zachęcam. Jest całe mnóstwo tajemnic, które musi ktoś rozwiązać. Jest bardzo dużo danych dzięki wszystkim satelitom, które krążą dookoła czerwonej planety. Tak więc ilość danych jest niesamowita. Natomiast liczba ludzi, którzy zajmują się analizą tych informacji i przetworzeniem je w taki sposób, żebyśmy mogli wyciągnąć jakieś konkretne informacje na ten temat, jest bardzo mała. Tak więc dużo miejsca dla młodych ludzi. Dobry znak dla wszystkich, którzy chcą się zająć Marsem i są na przykład na geologii. Ale tak będąc jeszcze w temacie Marsa, to ja muszę zapytać, o coś, co mnie strasznie interesuje, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale też między innymi w Polsce odbywają się jedne z takich zawodów łazików marsjańskich realizowanych przez studenckie zespoły. I tam te łaziki jeżdżą po takim symulowanym Marsie, który właśnie też przygotowuje Ania. I ja jestem bardzo ciekawa, jak wygląda praca nad takim sztucznym Marsem na Ziemi. Czym się kierowałaś? Jak to zaprojektowałaś? To jest fascynujący temat, jak powstał Mars na Ziemi. I to w Kielcach. I to w Kielcach, tak, dokładnie. Chociaż to są zawody, które organizujemy, no już chyba teraz piąta, szósta edycja będzie, nazywają się European Rover Challenge i to są jedne z najbardziej takich najważniejszych zawodów tego typu na świecie. Nie są pierwsze, ale ich
poziom istotności bardzo, bardzo ostatnio wzrósł, między innymi dlatego, że w zeszłym roku, znaczy w tym roku, byliśmy w 2020, byliśmy jedynym zespołem, który mimo zamieszania z COVID-em był w stanie zorganizować zdalnie w większości, ale jednak tego typu zawody. W związku z czym jej dla nas, jej. Zapraszam wszystkich, następna edycja też będzie w Kielcach i też będzie absolutnie wspaniała. Natomiast jeżeli chodzi o sam projekt Marsa, to w czasie jego wybieram jakiś interesujący na Marsie, mogę zrobić coś, co będzie praktyczne i wykorzystywalne w tej naszej pracy z zespołami z całego świata i ich robotami. W zeszłym roku i w poprzednim roku był to obszar krateru Jezero, które jest miejscem, w którym będzie lądował następny łazik amerykański w przyszłym roku, już sobie leci, jest w drodze i które poniekąd, jak sama nazwa wskazuje, chociaż niektórzy twierdzą, że to jest przypadkowa nazwa, ale nie sądzę, był w przeszłości na 100% jeziorem. A mamy tam taką obszar z Doliną Rzeczną, która wijąc się i meandrując wpada do zagłębienia, które było kraterem uderzeniowym, a następnie zbudowana jest przepiękna delta, której powstanie absolutnie wymagało długiego czasu po to, żeby to wszystko nanieść, scementować i zostawić w taki sposób, jak widzimy. W związku z czym możemy być pewni, że w tym konkretnym obszarze była kiedyś woda przez dłuższy czas, więc jest to jedno z najlepszych miejsc do szukania życia czy śladów życia na czerwonej planecie. Oczywiście niemożliwe jest to, żeby po prostu wziąć teren z Marsa i jakby go przestawić jeden do jednego z tego, co widzimy na czerwonej planecie na nasz Marsjard, dzięki którym mamy odbywać zawody, po prostu dlatego, że no tak jak na Ziemi, większość kawałków nie jest aż tak bardzo interesująca, czyli po prostu co najwyżej moglibyśmy tam zmieścić całe mnóstwo płaskiego terenu, może jakąś krawędź jakiegoś krateru, ale to tyle. To, co ja muszę zrobić jako projektant, to jest jednocześnie urządzić obszar, który ma sens z punktu widzenia geologicznego, to znaczy którego formy terenu w taki sposób są ułożone, że opowiadają spójną, możliwą i prawdziwą historię o Marsie, a jednocześnie ten teren jest interesujący pod względem, powiedzmy, jeżdżenia łazikiem. Tak, żebyśmy mogli po prostu nie tylko odbyć taką naukowe zadania dla zawodników, ale również, żeby możliwe było testowanie ich łazików na terenach o różnym nachyleniu, na terenach, w których są jakieś, dużo jest skał, na terenach, w których po prostu można zobaczyć, czy napotka coś bardziej skomplikowanego do przejechania. W związku z czym następnie, po tym jak już mniej więcej wymyślę, jak to wszystko wygląda, spotykam się z niesamowitym zespołem, jaki częściowo składającym się ze studentów, częściowo składających się z innych pracowników naukowych, geologów głównie, ale też z osobami z Mars Society Polska, szczególnie z Robertem Lubańskim, który tutaj od strony takiej, powiedzmy, organizacyjno-technicznej organizuje większość rzeczy i stwierdzamy, w jaki sposób najlepiej byłoby zrobić takiego Marsa na Ziemi. To znaczy na przykład, ile ton
kamieni będziemy potrzebować. Skąd te kamienie wziąć, żeby najlepiej oddawały marsowatość tego obszaru. Czyli dużo takich, wiecie, praktycznych kawałków. Ile taczek potrzebujemy, na jak długo musimy wynająć spychacz i ile osób będzie potrzebne w terenie, żeby układać wszystkie kamienie tak, żeby miało to sens z punktu widzenia geologii właśnie. W związku z czym jest to bardzo duże wyzwanie takie też logistyczne. W tym roku ze względu na COVID, ze względu na to, że mieszkałam w Wielkiej Brytanii, dopiero tydzień temu przeprowadziłam się z powrotem do Polski, trochę uciekając przed możliwością utknięcia na dłużej w Stanach, w Wielkiej Brytanii, szczególnie jeżeli Brexit nadejdzie. Niestety nie byłam, nie mogłam być obecna osobiście w czasie przygotowywania, ale studenci geologii z AGH i z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, którzy uczestniczyli w tym projekcie tam na miejscu, plus ja zdalnie oglądająca, czy dana część Marsjardu wygląda odpowiednio marsjańsko i jakby współgra z historią, jaką chcemy opowiedzieć przez ten Marsjard, jest spójna, ale absolutną większość przygotowań w tym roku takich fizycznych zrobili oni. A później dzięki temu marsjańskiemu terenowi jesteśmy w stanie torturować, znaczy uczyć naszych zawodników geologii planetarnej. A w tym roku ich zadaniem było skonstruować mapę geologiczną i skonstruować model rozwoju geologicznego tego właśnie Marsa, jaki ósmy. Z tego co wiem, żadne inne zawody nie podchodzą do tej geologicznej części aż tak rozbudowany i trudny sposób. Więc brawo dla tych wszystkich drużyn, które naprawdę super zrobiły. Nie wszystkie zrobiły super, niektóre zrobiły bardzo nie super, ale niektóre zrobiły naprawdę niesamowite analizy tych terenów. A chciałam jeszcze wspomnieć, że później te wszystkie rzeczy niestety musimy przeczytać, ocenić i w tym na przykład pomagał nam również Tomek, czyli nasz glorious leader naszego astrobiologicznego stowarzyszenia. Super, czyli jak widać można stworzyć nawet Marsa na Ziemi tak, żeby to miało sens i jeszcze żeby pomęczyć trochę biednych studentów, którzy muszą coś z tego zrobić. Więc widzę, że już na przyszły rok przyszykujesz im coś jeszcze ciekawszego oczywiście. Tak, także ciekawszego, znaczy lepsze tortury, absolutnie. Także wszystkich zachęcamy do wzięcia udziału w tych zawodach, nawet jeżeli nie jako uczestnik, to jako to właśnie jako taki wolny słuchacz, wolny widz, bo tam się bardzo dużo dzieje jednocześnie, na przykład konferencja, pokazy i strefy wystawiennicze, więc bardzo dobry pomysł, żeby o tej robotyce i też kosmosie trochę więcej się dowiedzieć. Ale ja jeszcze tak już powoli zbliżając się do końca, chciałabym też dowiedzieć się, jakie masz na przykład plany na najbliższy czas, co będziesz takiego ciekawego robić, albo co chciałabyś jeszcze zrobić, jeżeli ci się uda. Najbliższy czas, czyli mamy na myśli najbliższe kilka miesięcy, najbliższe kilka lat? Od ciebie zależy, można i tak porozmawiać o tym. W badaniach zwykle kilka miesięcy to mało czasu, więc możemy też porozmawiać w perspektywie kilkuletniej. Szczególnie biorąc pod uwagę zakłócenia tego, jak wygląda sytuacja pandemiczna. Więc jak tylko będzie możliwe podróżowanie z powrotem, mam już, miałam zaplanowanych na ten zeszły rok kilka bardzo ciekawych wypraw terenowych po to w kierunku różnych kraterów uderzeniowych, jakie mamy na Ziemi, po to, żeby znaleźć więcej trupów ukatrupionych przez asteroidy. Niektóre z nich udało mi się jeszcze w poprzednim roku zdobyć, więc teraz robię sekcję tych właśnie nieżywych organizmów, starając się dowiedzieć, jak dokładnie umarły.
I myślę, że będę kontynuować ten temat. Kolejna rzecz, którą się zajmuję, to jest właśnie powierzchnia Marsa i obecnie szczególnie z ludźmi z UJ-u pracujemy nad bardzo fajnym tematem na większy grant właśnie marsjański. Mam nadzieję, że to wypali. W międzyczasie również razem ze studentami opracowywaniem takich specyficznych fragmentów północnych równin Marsa. Mam nadzieję, że ten projekt też się będzie posuwał do przodu. Oraz nieustająco staram się opowiadać o różnych ciekawych rzeczach związanych z geologią planetarną. Mam nadzieję, że w przyszłym roku odbędzie się Pyrkon, czyli taki zjazd wielbicieli science fiction i fantasy, który ma miejsce co roku w Poznaniu, z wyjątkiem zeszłego roku, gdy pandemia nas powstrzymała, dlatego że to jest nie tylko właśnie taki festiwal i literatury i jeden z największych festiwali naukowych w Polsce, w której między innymi mamy wykłady na temat geologii planetarnej, ale także bardzo fajną, mam nadzieję, wystawę, na której będzie można pomacać meteoryta, może zobaczyć wybuchający wulkan, o ile wszystko dobrze pójdzie i nie będzie jakichś wyjątkowych wybuchów w sposób niezaplanowany, więc dużo różnych ciekawych rzeczy. Jeżeli ktoś chciałby się w coś włączyć, to ja bardzo zachęcam. Jest dużo pracy, ale takiej bardzo fajnej i dużo zabawy też w tym wszystkim, bo nie warto jest pracować, praca nie sprawia przyjemności. Super, to myślę, że takie moje ostatnie pytanie, które chciałam zadać, czyli co byś poradziła młodym geologom, którzy chcieliby pójść w twoje ślady, to już odpowiedziałaś. Najlepiej, żebyście zgłosili się do Ani, ona już wam znajdzie zajęcie i wami pokieruje. O to się nie boję, więc jeżeli też chcecie razem z nią podręczyć w przyszłym roku drużyny łazikowe, to też najlepsza okazja. Także ja ci bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Myślę, że było bardzo, bardzo ciekawe i mogliśmy się dowiedzieć, jak powstał Mars w Kielcach i co zrobić, żeby nie skończyć jak dinozaury. Więc dziękuję ci za rozmowę i już zapraszam na kolejny odcinek naszego AstroBio, oczywiście za tydzień. Więc dziękuję, Aniu. Wspominam o aplikowaniu. Możesz mówić. I jeszcze na koniec jeszcze raz przypominam o programie stażowym w Lunar Planetary Institute. Jeżeli jesteście zainteresowani, piszcie. Dokładnie, więc kontakt do Ani znajdziecie też na naszej stronie, oczywiście astrobio.pl. Więc do usłyszenia.